Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Siedzi Marcin Ociepa na fotelu, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, także poseł, także stowarzyszenie Odnowa, więc kolejny, może nie najbardziej znany koalicjant w ramach koalicji obozu rządzącego Zjednoczonej Prawicy, ale my nie o polityce, mi o... Co pan tak zaczyna, elektorze, dyskredycyjnie, oceny nie... Takie są sondaże, panie ministrze, ale my od polityki ucieknijmy do spraw wojskowych. Czy wojna na Ukrainie może się rozlać na terytorium Polski? Oczywiście, że tak. Wojna jest na poły żywiołem. I z jednej strony jest to element czegoś, co my nazywamy rzemiosłem wojskowym, czyli coś, co można zaplanować współcześnie, nawet dość precyzyjnie. Przecież są gry strategiczne, są symulacje prowadzone, jak dany sprzęt, jak dana ilość żołnierzy w ukształtowaniu terenu wpłyną na powodzenie bądź nie operacji. Ale to jest tylko połowa prawdy. Druga część, no to jest ta właśnie, ten właśnie żywioł. No niech takim, w sensie takim makro przykładem będzie heroiczna walka Ukraińców. Nawet Amerykanie nie dawali szansy Ukraińcom, że będą się bronić tak długo, jak się bronią. A to, że w ogóle mówimy o de facto zatrzymaniu frontu, zamrożeniu tego frontu, że Rosjanie się nie posuwają naprzód, to już w ogóle zakrawa na cud. No dobrze, ale właśnie w tych warunkach, kiedy front się nie porusza, ba, kiedy nawet są lokalne taktyczne kontruderzenia ukraińskie, pan minister mówi, że wojna może dojść do Polski. To wydaje się mało racjonalne, skoro Rosjanie nie mogą zająć Mikołajowa, nie mogą zająć całego obwodu Donieckiego, to jak mają się pojawić w Opolu chociażby? Panie doktorze, no przede wszystkim pan mnie wciąga w pułapkę, którą ja natychmiast wychwytuję, że ja będę pana przekonywał albo szukał argumentów i na samym końcu wyjdę na czarnowidza tego, że ta wojna jest niewiele prawdopodobna, co bardzo, bardzo prawdopodobna. Możliwa na tyle, że powinniśmy w zasadzie ogłaszać pełną mobilizację. Więc rozumiem, dokonam tego zastrzeżenia, że mówimy na poziomie takim hipotetycznym. No to hipotetycznie sięgnijmy chociażby po jedną z doktryn rosyjskiej dyplomacji i aktywności wojskowej, mianowicie eskalacja, deeskalacja przez eskalację. Co ona zakłada? Że żeby w końcu zmusić przeciwnika do tego, żeby usiadł do stołu, i to na rozmowę na warunkach lepszych niż obecnie, na które możemy liczyć, należy dokonać jakiegoś uderzenia, jakiegoś zwrotu, jakiegoś taktycznego uderzenia rakietowego na przykład na jedno z państw natowskich, albo na fragment jakiegoś, nie tyle na stolicę, nie na miasto, ale na fragment terytorium, nie wiem, tory kolejowe. I czekać na reakcję NATO. Czy NATO uzna to za agresję pełnowymiarową i będzie odpowiadać agresją na Rosję? No, tutaj nie będę zdradzał scenariuszy natowskich, ale w gruncie rzeczy to jest podstawowe pytanie. Czy my mamy zamiar zbombardować Moskwę w zamiar za zbombardowanie torów kolejowych pod Rzeszowem? No, to jest i co osiąga Rosjanie? No wtedy sprawa jest poważna, trzeba usiąść do stołu, bo inaczej rzeczywiście ostatnim już krokiem będzie pełnowymiarowa konfrontacja. Nie. Niech to będzie odpowiedź na pytanie, czy to jest możliwe. Także w wymiarze nuklearnym, czego się przez wiele miesięcy i tygodni wojny na Ukrainie boimy. To już nie chciałem straszyć tym, ale no tak, no. Chociaż teraz już rzadziej o tym się mówi. Pierwsze dni, pamiętam, groźba użycia broni nuklearnej była często omawiana, teraz o tym trochę zapomnieliśmy w przestrzeni publicznej. Już się nie mówi o potencjalnym ataku nuklearnym ze strony Rosji. Dlatego, Putina. Że w przestrzeni publicznej widzimy znamiona zmęczenia wojną i w ogóle zmęczenia tym tematem. Już wszystko powiedzieliśmy na samym początku, w związku z tym po co drążyć, po co tego wracać. I ma pan rację, że może się pojawić takie wrażenie, że w związku z tym tego zagrożenia nie ma. Także ja dziękuję za to pierwsze nawet pytanie, czy ta wojna może się rozlać na Polskę. Ona tak samo może się rozlać teraz, jak mogła się rozlać na samym początku. I czy jest zagrożenie tym, już nie chcę o tym nuklearne, czy jest zagrożenie, ono istnieje. I proszę też zwrócić uwagę na pewne proste zjawisko. Znaczy Rosja doprowadziła swoją decyzją o ataku na Ukrainę sama siebie do takiej sytuacji, że jest w kącie. A jak się zachowuje wściekły pies, który jest okrążony, który jest w rogu, w kącie, zagoniony do kąta? No, co mu pozostaje?
musi walczyć do końca, tak jak szczur zagoniony w ślepy zaułek, gdzie nie może wyjść. A jaka będzie polska odpowiedź? Tu mamy ten scenariusz. Ląduje rakieta na tory, gdzie przewozi się pomoc wojskową dla Ukrainy pod Przemyślem na przykład. I wtedy co robi Rzeczpospolita Polska? Czy po pierwsze ona nie wyląduje, ponieważ Rzeczpospolita Polska zestrzeli tę rakietę. Chcę Państwa uspokoić, że pomimo tego, że my w MON-ie jesteśmy od tego, żeby rozpatrywać najczarniejsze scenariusze, no to jednak jesteśmy przygotowani na to, żeby one się nie ziściły. I Rzeczpospolita, szczególnie województwo podkarpackie, lubelskie, te, które są najbliżej konfliktu na Ukrainie, są bardzo dobrze zabezpieczone systemami antydostępowymi, także tutaj chcę absolutnie uspokoić mieszkańców tych regionów i nas wszystkich, przecież to nas wszystkich dotyka. A Polska jest tak chroniona? Ale już dla Rosji w tej doktrynie deeskalacji przez eskalację wystarczyłoby wystrzelić te rakiety. Nawet jak my ją zestrzelimy, no to już Rosja osiągnie ten efekt, że zaatakowała państwo NATO. I to co na to NATO? Co na to NATO? Co na to zrobi Sojusz Północnoatlantycki? Polska powie co? Polska powie, to był atak. Polska powie, w takim wypadku strzelamy rakietami w Królewiec? Nie, my na pewno odpowiemy jako NATO. To nie będzie odpowiedź Polski, Czech, Słowacji, Litwy, tylko my musimy myśleć i działać jak NATO. I to będzie przede wszystkim kolektywna odpowiedź. Natomiast, panie rektorze, no, na pewno to nie służy sprawie roztrząsania tego publicznie, co Polska zrobi, co zrobi NATO, jakie są scenariusze. No mogę powiedzieć, że wszystko to jest przepracowane we wszystkich tych scenariuszach. Finał dla Rosji jest zły. Polska armia jest gotowa na konfrontację z Rosją? NATO jest gotowe na konfrontację z Rosją. Polska armia jest bardzo ważnym komponentem, najsilniejszą armią w naszym regionie. Już wkrótce to będzie najsilniejsza armia w Europie. Natomiast nie musimy na szczęście rozpatrywać scenariusza dwustronnego konfliktu z Rosją, dlatego że jesteśmy w NATO. Zanim przyjdą Amerykanie, to potrwa. Po pierwsze, Amerykanie już tu są. I to też chciałbym powiedzieć, że byli dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, ich liczba przekroczyła 5 tysięcy. Przed konfliktem, przed lutym. Widzimy na Ukrainie, że 5 tysięcy to nie jest dużo żołnierzy, żeby cały front zabezpieczyć. No ale proszę zwrócić uwagę, że jak wybuchł konflikt, to w krótkim czasie Amerykanie podwoili tą swoją obecność. Jeśli dodamy do tego kolejnych sojuszników, wzmocnienie sił gotowości, to nie jest tak, że... Proszę pamiętać, że kiedy my mówimy o potencjalnym konflikcie, to mówimy o całym teatrze działań. To nie jest kwestia tylko Przemyśla, Podkarpacia, Ukrainy. To jest kwestia Morza Czarnego, to jest kwestia Morza Bałtyckiego z drugiej strony, to jest kwestia lotnisk, które są w Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Skoro Polska one wszystkie zabezpieczają ten teatr. Jest gotowe, to po co te wielkie zakupy? Bo to wygląda tak, jakbyśmy teraz na gwałt chcieli nadrobić 30 lat zaległości. Ale panie rektorze, no to jest tak, że wszystko zależy, jak się rozwinie konflikt na Ukrainie. Natomiast jeżeli by się rozwinął w bardzo negatywnym scenariuszu, to Rosja będzie szła dalej, mówiąc w skrócie. I teraz ta Rosja, to nie będzie Rosja teraz, jaka jest dzisiaj, osłabiona wojną na Ukrainie, stratami, które ponieśli, no kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, no to są straty, które przekroczyły... Ukraińcy podają około 2000 czołgów chociażby zniszczonych. To jest taka liczba, która działa na wyobraźnię. Dane można, bo panie są mniejsze, ale nie wiem, czy w o wiele mniejsze. Te straty są znaczące dla Rosji, tak? Znaczące na tyle, że nie są w stanie dzisiaj nam zagrozić. I to jest odpowiedź na pytanie, czy my dzisiaj jesteśmy przygotowani. Natomiast za 5 lat, no, mogą odbudować swój potencjał i skumulować uderzenie już nie na Kijów, tylko na Warszawę. Albo na Tallin, prawda? No i my tutaj musimy być gotowi. I stąd te zbrojenia, po to, żeby po prostu taki pomysł nie przyszedł do głowy. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, jest gościem Radia Wnet z forum w Karpaczu, z lobby hotelowego. Dzisiaj to forum odbywa. Pomysł Jarosława Kaczyńskiego, żeby Polska w jakiś sposób zabezpieczyła tyły wojsk ukraińskich, jest jeszcze w MON-ie rozpatrywany. My mamy taką siłę, aby wymiernie pomóc Ukrainie? Z całą pewnością mamy siłę, żeby pomóc wymiernie Ukrainie. A powinniśmy? I pomagamy wymiernie Ukrainie. Skala pomocy międzynarodowej
w liczbach bezwzględnych. Ale pan minister umyka mi z połapki, bo co innego wysłać czołgi, armatochałubice sprzedać, to jest jedno, a co innego wysłać tam pododdziały, które będą zabezpieczać chociażby granicę białorusko-ukraińską. Taką propozycję złożył swego czasu Jarosław Kaczyński w Kijowie. Nie, to pan mówi o misji pokojowej NATO. Tak. No to nie, to misji pokojowej NATO już zaczynają wracać do tej idei Amerykanie. Więc jakby jak najbardziej, ale to proszę zwrócić uwagę, to jest różnica, czy my chcemy wysłać polskie wojsko, czy polskie wojsko jako NATO. Więc jednym słowem, oczywiście, że ten temat wróci. Ale wróci czy wrócił? Nie, on jest cały czas na tapecie. No, w pewnym momencie społeczność międzynarodowa, tak jak to było, jak wybuchł konflikt na Bałkanach, musi sobie odpowiedzieć na to, jak sprawić, żeby ten przygasły konflikt na nowo się nie rozżarzył. Ale to jest tak, że na to będzie czekać na rozejm chociaż? Jest misja europejska na Bałkanach. No więc być może doczekamy się misji natowskiej na Ukrainie. Sojusz jest gotowy wejść na Ukrainę, zanim tam zapanuje pełny pokój, albo chociażby rozejm, który... Te decyzje będą zapadać. Tu są spory pomiędzy sojusznikami. Proszę pamiętać, że NATO to jest 30 państw. To jest także Francja, to są także Niemcy. Także Turcja. To państwa, które mają Myślę, że z Turkami nie było problemu. Francuzi, Niemcy, którzy mają radykalny inny pogląd na to, co tam się dzieje. Nawet inaczej, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, traktują komunikację z Rosją, widzą przyszłość Rosji po tym konflikcie. Więc jednym słowem... A Amerykanie mówią tak? Amerykanie mówią, rozpatrujemy realnie możliwość wkroczenia i zabezpieczenia tyłów. Oczywiście są takie wypowiedzi publiczne, że... Nie, bo pan redaktor używał określenia zabezpieczenia tyłów, to nie chciałbym wchodzić, prawda... No de facto tak to wygląda. Nie, jeżeli... nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, natomiast... No starałem się odczytać myśli Jarosława Kaczyńskiego, nie jest to proste. Nie, misja pokojowa polega na tym, że wchodzą wojska, które pilują, żeby nie doszło do eskalacji konfliktu. No tak, ale... Nie zabezpieczają tyły, tylko rozdzielają strony walczące. To są dwie różne rzeczy. No. Czyli w tej chwili jest taki scenariusz, że wojska NATO, w tym wojska polskie, jadą na Donbas i tam stają na linii zero, z tyłu mają Ukraińców, a z przodu mają Rosjan? Dzisiaj nie ma o tym dyskusji, dlatego że Donbas jest regularnym frontem. Czyli dopóki tam trwa wojna, dopóty nie będzie misji NATO. No nie, no, redaktorze, no misja może wkroczyć pokojowa tam, gdzie no, przynajmniej panuje rozejm. W Donbasie trwają regularne walki. W związku z tym, no, dzisiaj nie ma tam przestrzeni dla żadnej sił zbrojnych NATO, ponieważ oznaczałoby to konfrontację bezpośrednią z Rosją. Chyba że taka decyzja zapadnie. Mm. Ale to wtedy nie nazywajmy tego misją pokojową, tylko wprost włączeniem się NATO do tej wojny. Bardzo ciekawy i bardzo kontrowersyjny bloger rosyjski Igor Girkin, takim posługuje się pseudonimem, powiedział, że Rosja już tą wojnę przegrała, że ta wojna będzie się toczyć do końca, a tym końcem będzie całkowita klęska Rosji. Absolutnie, to jest scenariusz prawdopodobny. Że tak to się skończy, że po prostu Rosja wykrwawi się na Ukrainie? Plus upadnie reżim Putin. Procesy wewnętrzne w Rosji, które będą pokłosiem tej wojny. Absolutnie tak. Znaczy, to jeden z brytyjskich ekspertów powiedział, przestańmy się lękać upadku Rosji. Zacznijmy o tym rozmawiać, że to jest możliwe, bo ja mam, że wielu ma wrażenie, że koledzy z Francji czy Niemiec po prostu się boją tego scenariusza. Co to się stanie? No ja to rozumiem, że to są potężne zmiany, ale Związek Radziecki też upadł i to też była olbrzymia zmiana, ale to była zmiana na lepsze. I trzeba brać pod uwagę, że oczywiście Rosja po prostu upadnie i to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, zważywszy na to, no, w co się wpakowali. Nie tylko na straty na froncie, ale ze względu na po prostu no, taką pułapkę, która się nazywa w takim wymiarze gospodarczym, w wymiarze dyplomatycznym. No, skala tej porażki nawet jeśli chodzi o ich relacje dwustronne z krajami, no jest olbrzymia, prawda? No już to już trudno jest udawać. No, ich wpływy w Unii Europejskiej, Nord Stream 2, Nord Stream 1, no, że te które cały czas nie są rozebrane. No dobrze, ale Nord Stream 2 można byłoby wziąć diaksa i pociąć. Oficjalnie są zamknięte. Dwójka. Jedynka tłoczy gaz czasami. Ale już się wycofują z tego, natomiast kraje, które korzystają z Nord Stream 1 zapowiedziały wychodzenie z zależności od Rosji, więc de facto... A to jest najbardziej prawdopodobne, to już na koniec, panie ministrze, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że Rosja będzie toczyć tą wojnę aż do swojej całkowitej klęski i rozpadu systemu władzy Władimira Putina?
a tutaj, panie rektorze, to jest trochę takie wróżenie z fusów. My w MONie nie jesteśmy od filozofowania, tak? To znaczy, no, ale wszystko... robicie gry wojenne, macie jakieś analizy? A to czym nie są gry wojenne, a czymś innym, prawda, tutaj próba... No i co z tej gier wojennych łączenia... wychodzi? No, wychodzi, że Ukraina, jeżeli będziemy ją dalej wspierać, szczególnie Stany Zjednoczone, bo jednak możliwości polskie są ograniczone. Stany Zjednoczone ma szansę się skutecznie obronić. My powinniśmy wspierać w drugim etapie, pilnować, żeby nie doszło do porozumienia pokojowego. Oczywiście pilnować w dużym cudzysłowie, bo to Ukraińcy będą podpisali to porozumienie. Ale wspierać ich w podpisaniu takiego porozumienia, które nie będzie zakładało utraty jakiegokolwiek fragmentu terytorium Ukrainy. I to jest jakby sedno sprawy. A my wiemy, że na Zachodzie już niektórzy by mówili tak, tak, może tutaj... Krym albo... Tak, oddajmy... Krym nie jest wart, prawda, tutaj wojny, w związku z tym może my musimy doprowadzić do takiego pokoju, wspierać Ukraińców w takim pokoju, żeby nie musieli oddawać metra kwadratowego swojego terytorium. Bo jeżeli to zrobią, to będzie to jasny, czytelny sygnał, że warto używać siły zbrojnej do zmiany granic. I to będzie sygnał nie tylko dla Rosji. Powiedział Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, dziękuję, i poseł na Sejm. Dziękuję bardzo. Rozmowę. Dziękuję bardzo. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.